Witajcie serdecznie w kolejnym ABC Tuningu, tym razem już ciekawiej, tak? Przechodzimy do tematu głośników. I teraz, jakie głośniki, jeżeli my zmieniamy w ogóle głośniki, zmieniliśmy przykładowo jednostkę sterującą i chcemy zmienić głośniki, czy nam to coś da w porównaniu do sprzętu fabrycznego? Bardzo dużo. Jakie mamy typy głośników? Przede wszystkim mamy dwudrożne. Trzydrożne. Głośnik basowy, niskotonowy, wysokotonowy. Tu wszędzie Wam się na zdjęciach wyświetlają. Natomiast my do budowy dzisiaj dalej klasycznego zestawu Kara Audio będziemy używali głośników odseparowanych, czyli mid-bass, tweeter, gwizdek, piszczek, jak to woli, czyli po prostu wysokotonowy. Co nam jeszcze jest potrzebne? Pamiętajcie, że każdy samochód ma jakieś tam fabryczne swoje głośniki. Jeżeli zamieniamy je, tak jak my tutaj budujemy na Pionierze, ja może wezmę w rączkę. To głośnik, tak zwany mid-bass, on nam nigdzie już nie znajdzie w te miejsca fabryczne. Z pomocą przychodzą nam dystanse z MDF-u. Gdzie kupić? Ale drogo, wszystko inne. W tym momencie mamy dystans MDF-u, który nam nachodzi w fabryczne miejsca. Co jeszcze? Musimy pamiętać, że taki zestaw, który ma tak zwany mid-bass, tak zwany tweeter, tweety, czy po prostu gwizdek, ma jeszcze coś takiego jak zwrotnicę. Tak? Ta zwrotnica to tak naprawdę przyjmuje całą moc na siebie i rozdziela je sygnałowo między górą a dołem i to ona bierze za siebie robotę. Jeżeli chodzi o głośniki tylne, wiecie jak to jest, nie? Sinusoidy, jajka. Co kto lubi, ja nie bronię. Ja uważam, że Kara Audio to jest scena zbudowana z przodu. Zaraz powiem o co chodzi, jak wsiądziemy do samochodu. I bas wydobywający się z tyłu, nie dudniący jak w murzyńskim Cadillacu, tak? Tylko to wszystko stonowane, żeby miało to ręce i nogi. Tak więc zestaw, który my dzisiaj mamy, to jest Pionier TS-A173CI. Jak to gra? Nie mam bladego pojęcia. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak to zagra w połączeniu z też wzmacniaczem Pioniera. Czy można łączyć zestawy, na przykład, nie wiem, macie radio Pioniera, Clariona, bla bla bla, czy fabryczne i możecie łączyć z innymi głośnikami? Jasne, to wszystko jest wymienne, plug and play, wiecie, tu może być Kenwood, tu może być Alpine i tak dalej. My budujemy wszystko na jednej firmie, na jednych komponentach, czy to jest źle? Absolutnie nie. Natomiast wybór, jeżeli chodzi o wzmacniacze, głośniki należy już do Was. Przejdźmy, ja Wam pokażę, co to jest budowanie sceny. Jeżeli mówimy o scenie, to mamy na myśli przestrzeń, w której siedzimy. I teraz tak, fabrycznie w tym naszym Mercedesie, który już mnie naprawdę drażnił od kilku odcinków, głośniki, tweetery, tak zwane gwizdki znajdowały się tutaj. I aby nie modyfikować dalej, zostawimy je w tym samym miejscu. Głośniki, nasze głośniki średniotonowe, tak, czyli mid-bass, przyjdą na dystansach z MDF-u. I teraz jeżeli mówimy o poprawności, to nasze gwizdki, tweetery możemy zamontować, czyli głośniki wysokotonowe, możemy zamontować na słupkach bocznych. Ściągnąć słupek boczny to nie jest problem. Do czego dążę? Aby uzyskać jak najlepszy efekt akustyczny, czyli budowania sceny całej, należałoby gwizdek zamontować mniej więcej na wysokości ucha i mniej więcej skierowany właśnie do środka kabiny. Tak, aby dźwięk rozchodził się przestrzennie, ponieważ no wiadomo, jest to dźwięk stereofoniczny i takie rozwiązanie będzie najlepsze. Użytkownicy BMW i różnych starszych modeli samochodów, przykładowo E34, nie ma w drzwiach nic. Nie ma żadnych głośników w drzwiach. Głośniki niestety producent gdzieś tam ukrył. Albo nie wiem, kojarzycie Golfa 1, który ma gdzieś tutaj? Słuchajcie, nie ma problemu. Tam też można zrobić rzeźbę pod tytułem w boczku, wstawić sobie gdzieś, znaleźć miejsce na fabryczny otwór i tu umiejscowić głośnik, tak zwany mid-bass, bass i tak dalej. Można jeszcze trójdrożny system zmontować, pewnie w tym Mercedesie będzie później montowany system trójdrożny, a mianowicie tweeter średni i można na przykład dać basowy z tyłu, jeżeli byłoby coś takiego. Fabrycznie jakoś tak to było to rozwiązane, tu jest zwrotnica. Gdzie przymontować zwrotnicę? Zaraz wszystko krok po kroku Wam pokażę, więc może przejdźmy po prostu do montażu. Jeżeli chodzi o panele z MDF-u, do każdego modelu dedykowane, ok, ta grubość jest ważna. Tylko wiecie, co może Was spotkać? Może się okazać, że w żadną stronę, którą byście kombinowali, panel otworem się zgadza, natomiast nie nachodzi w jednym miejscu, tylko nachodzi na fabryczne miejsce, w dwóch pozostałych już nie. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy wymieniać, czy szukać do perfekcji? Ja uważam, że nie i wiele osób ze mną się zgodzi. Przewiercić tutaj otwory, nie na blachowkręty, tylko przewiercić otwory, wziąć z drugiej strony ze śrubką, tak,
skręcić to wszystko i powinno być dobrze. No, tak więc ja też tak będę musiał zrobić. Producent głośników zawsze przewiduje, że idą one na jakichś panelach, tak? Widzicie? Musicie sobie zaznaczyć, wycentrować, wziąć wiertareczkę z bardzo małym wiertełkiem i zrobić dziurki pod wkręty do drewna, które zaraz przyjdą. Zresztą zawsze są w opakowaniu. No to może spróbujmy. To nawierciliśmy sobie małe otwory, aby wkręcając nasze wkręty, tak, które są załączone do zestawu, nie połamać całego MDF-u, nie rozeprzeć go, tak się zawsze robi w momencie, kiedy chcemy dłubać w drewnie, ale przymierzcie sobie 3-4 razy, żeby była pewność. Zanim ochoczo rzucisz się z wiertarką na swoje drzwi, wsadź rączkę, pomacaj tutaj gdzieś po bokach, czy nie ma żadnego przewodu, czy żadna wiązka nie idzie, nie powinna, natomiast upewnij się, no i co, no i fru dalej. Otwory nawiercone w drzwiach, otwory nawiercone w głośnikach. Jeżeli macie za dużo, za małą śrubę, za mały łeb, dajcie podkładkę, żeby nie przeszła na wylot. Dokręćmy wszystko i przejdźmy dalej. A z fabrycznych została nam tylko jedna śruba. Tylko pamiętajcie, żeby tego na chama nie dokręcać. Ma siedzieć sztywno, ale nie rozwalcie paneli z MDF-u, bo to źle się może skończyć. Cześć. Wszystko macie zamontowane, spoko. Teraz trzeba rozkminić, gdzie przyjdzie zwrotnica, która rozdziela między a między. Jeżeli chodzi o tą naszą do zestawu, to czegoś takiego dawno nie widziałem. Ciekawy jestem, jak to zagra, ponieważ nie ma bezpośrednio wejścia w zwrotnicę, tylko przez midbus wchodzi. A więc tak, zanim polutujemy wszystkie przewody, ja Wam pokażę co i jak, musicie się zastanowić, gdzie umieścić zwrotnicę. Ja powiem tak, wewnątrz drzwi absolutnie nie. Tak samo, dlaczego tej osłony nie usunąłem? Dlatego, że jeżeli woda przecieka, żeby nie zalewało nam bardzo mocno głośnika od tyłu. On jest wodoodporny w jakimś tam stopniu, wilgocioodporny, tylko niedobrze by było, żeby woda na niego lała, więc zanim wszystko przykręcimy, musimy polutować. My zwrotnicę daliśmy tutaj. Musisz pamiętać, że aby poprowadzić przewody od wewnątrz do głośnika, musisz znaleźć sobie takie miejsca, aby nigdzie przewód luźno w środku nie dyndał, tak? Ponieważ szyba, opuszczając się, może ci go uciąć. Również to samo tyczy się tych przewodów, więc róbmy to z głową. A tu do Twittera, nadmiar przewodu zaraz zwiniemy, ciąć nie będziemy. Pamiętajcie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jakiego auta byś nie miał, jakiego sprzętu byś nie robił, zawsze to, co zostało po serii, gdzieś sobie trytytką przypnij. Głośniki stare schowaj do piwnicy, radio stare schowaj do piwnicy. Może ci się zmienić azymut i może się okazać, że będzie sprzedawał samochód. Więc dlatego system można bardzo łatwo zdemontować, podmienić stary. Tak? To ja mówię, to są sprzęty, jeżeli taki montujesz, to na lata i to też nie jest mega drogie. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o samo lutowanie, możecie sobie obejrzeć cały odcinek o tym. Ja zrobię szybką lekcję wtórną. Mamy przewód z czerwoną żyłą. Znaczy z czerwonym oznaczeniem, a tutaj z białym, więc uznamy, że to jest plus, tak? Drugie są w tych samych kolorach. A więc tak, rozczapiżamy nasze końcówki przewodów na miotełeczkę. Oczywiście wcześniej nakładamy sobie termokurczkę. Tu widać od głośników nie mamy za grubego przewodu. Łączymy je ze sobą, łapiemy. A, widzicie, co się stało? Stworzyła nam się jedna całość, którą teraz możemy zalutować, a na końcu termokurczkę, no to jazda. No cóż, mistrzem lutowania, jeżeli chodzi o lutowanie w powietrzu, to ja nie jestem, ale coś nam się tutaj lutuje. Zalutowany przewód zaizolować w postaci termokurczki, odradzam taśmy izolacyjne, termokurczka lepsza. Natomiast nie zapalniczką, tak jak ja gamoń, tylko jakbyście mieli opalarkę, to by było super. Widzicie, jak nam ładnie
z dwóch stron. I mamy już trwałe połączenie, tylko mówię, nie zapalniczką. Tylko mówię, nawet suszarką do włosów można, byle nie zapalniczką. To, że ja tak robię, to nie znaczy, że wy musicie tak robić. I następny przewód. Wszystko polutowane, nadmiary przewodów poucinane, pochowane tak jak trzeba, żeby nigdzie nam przy szybie nie wadziło, jak szyba będzie opuszczana. No i co? I teraz możemy podłączyć nasz głośnik średni mid-bass, dobrze mówię, średniotonowy, bo już głupieje dzisiaj od tych liczb i cyferek. Zobaczcie z bliska. Tu już producent przewidział nam, więc w zestawie mamy już pozarabiane wszystko. Nawet nie da się pomylić plusa z minusem, więc o. Ładnie nachodzi, jedno na jedno, drugie na drugie. Jak to się mówi, gitara. Podłączone, otwory nawiercone. Głośnik wsadzamy na miejscu. Pamiętajcie, nie dotykajcie membrany, żeby jej nie uszkodzić, ok? To taka jedna moja prośba do was. I najlepiej, żebyście zaczęli przykręcać od dołu lub od góry, jak tam wam wygodnie. Ja zacznę sobie od boku. Mogę? Operatorze, mogę? Dlatego, żeśmy nawiercali otwory w membranie mniejszym wiertłem niż rozmiar wkręta. Żeby nam się też łatwiej wkręcało. A słyszycie te dźwięki? To wszystko w MDF-ie. I dokręcamy tak, by nam głośnik nie wyskoczył. Została nam sprawa tweetera. Wybrnąłem bardzo sprytnie z niej, a mianowicie seryjny tweeter udało mi się wygrzebać z obudowy i nowy do niej po prostu włożyć. I w tym momencie mamy zestaw plug and play wchodzący stare miejsce, proszę. Mamy, siedzi, podłączyć przewody, które tu są nadmiary, tak jak są zbuktowane, niech będą zwinięte. Popodłączać wszystko ze sobą, założyć. Z drugiej strony nie muszę wam pokazywać, odwzorowujecie się tak samo. Zaraz to na chwilę zepnę do wzmacniacza ze wszystkim, żeby zobaczyć, jak to gra. Także jedna strona zrobiona, druga strona zrobiona. Pamiętajcie, zanim złożycie, sprawdźcie sobie na krótko wszystko przy wzmacniaczach, żeby nie było, że to fake. Kwestia jeszcze regulacji, nic nie harczy, nic nie warczy. Regulacja będzie w następnym odcinku, także przejdźmy powoli do podsumowania. Czyli w podsumowaniu, wygłuszone drzwi, przewody pociągnięte, głośniki założone, radio założone. Zostało nam jeszcze tak naprawdę zbudowanie subwoofera, popodpinanie wszystkiego i wystrojenie, czyli tak, w następnym odcinku budowa subwoofera, bo to też troszeczkę zajmie. I ostatni odcinek, w którym wszystko połączymy, podsumujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, wbijajcie w komentarzach, jak zwykle w opisie filmu wszystkie rzeczy, których użyłem i walcie śmiało w dym, jeżeli chcecie o coś zapytać. A kończę, miłej niedzieli życzę, tak, bo chyba o tym należy powiedzieć. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Nowi widzowie, zachęcam do subskrypcji gdzieś tutaj. Wbijajcie na Insta, na Face'a i gdzieś jeszcze, jakby ktoś chciał koszulki z łysym, to tutaj z łysym z YouTube'a, a nie z Brothers, zapraszam, ale mam cięty suchar, nie? Dobra, trzymajcie się, mordeczki, do zobaczenia, hej!